pasta z kurkumy gotowa. I teraz taką pastę możecie przechowywać 20 dni w lodówce w małym, szczelnym pojemniku. I tak w ogóle, co z taką pastą jeszcze możemy zrobić? Kasia nam tutaj wspominała, że możemy stosować jako tabletkę, ale masz może jeszcze jakieś pomysły, jakieś przepisy na taką pastę? Możemy z tego zrobić mleko z kurkumą, które nazywa się złotym mlekiem. Używa się go w sumie, można pić je wzmacniająco generalnie ze względu na właściwości kurkumy, ale także na bóle stawów przez 40 dni zaleca się pić jedną szklankę. I aby zrobić takie złociste mleko, do naczynia należy włożyć łyżeczkę takiej oto pasty z kurkumy, dodać szklankę mleka, może to być mleko krowie lub roślinne, w zależności od tego, czy macie alergię na mleko krowie, czy nie, czy jesteście wegetarianami, wówczas wybieracie sobie odpowiednie mleko. I teraz możemy dodać albo szklankę, albo odważyć około 250 g tego mleka. Łyżeczka masła klarowanego albo oleju migdałowego. My mamy tutaj na przykład z 5 przemian. I co? I teraz wystarczy to tylko podgrzać. Ustawiamy temperaturę 40 stopni. Kiedy złocisty napój został podgrzany, wystarczy przelać go do szklanki i wzbogacić o swój ulubiony smak. Może to być imbir, cynamon, gałka muszkatołowa lub kardamon. Tak, tutaj mamy na przykład goździki, mamy kardamon oraz mamy cynamon cejloński, bo jak wiadomo, każdy ma swoje ulubione smaki, a przyprawy te działają rozgrzewająco. Tak samo jest w przypadku mlek. Są osoby, które nie tolerują na przykład nabiału. Wyróżniamy tutaj w takim razie mleka roślinne oraz takie bez laktozy. Także mamy nadzieję, że filmik Wam się podobał i życzymy smacznego.